Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jesteśmy w parafii w Koźminku, gdzie właśnie trwają rekolekcje adwentowe. Wraz ze świętym Józefem przybliżamy się do Pana Boga. A Chrystus w dzisiejszej Ewangelii mówi o Eliaszu. Eliasz już przyszedł, ale nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć. Eliasz to ten, który poprzedza Chrystusa. Ten, który swoim palcem wiary wskazuje, idźcie do Niego. To jest Baranek Boży, to jest Syn Boży, Odkupiciel. Pierwsza Maryja rozpoznała to wskazanie już w momencie zwiastowania, że w tym Synu zostaną odkupione wszelkie winy i grzechy. Jest Adwent, czas trudny, czas, w którym powinniśmy uporządkować nasze serca, słuchając Słowa Bożego. A to dzisiejsze Słowo pyta nas, za kim my idziemy. Czy wybieramy śmierć proroków, czy pragniemy uśmiercić to dobro, które Bóg nam daje z każdym dniem, czy jesteśmy ludźmi, którzy chcą iść za Chrystusem. A wybrać Chrystusa to przemienić całe swoje życie. Tutaj w Koźminku bardzo wielka cześć jest oddawana świętemu Józefowi. To jest ziemia, gdzie bardzo często przychodziły od średniowiecza rozmaite zarazy, gdzie płynąca tutaj mała rzeczka wylewała, przynosiła rozmaite choroby. I ostatnia z tych chorób, cholera, związana jest z cudem, gdy ludzie postanowili ufundować obraz świętego Józefa, który jest w ołtarzu głównym obecnie i ten obraz zaniesiono do sanktuarium świętego Józefa i w pokłonie we czci te obrazy złączono. Gdy tutaj ten obraz powrócił, okazało się, że ta choroba ustąpiła, ludzie wyzdrowieli. Dlatego z tym świętym Józefem przeżywamy czas Adwentu. A Józef to mąż sprawiedliwy i niezawodny, pocieszyciel w trudach, wspomożyciel, ale i mężczyzna, który doskonale rozumie, jak ten czas przeżywać, trudny czas. Adwent nasz, niech więc będzie czasem oddania Bogu swoich serc, oddania Bogu swojego czasu i zasłuchania, by Słowo Boże prawdziwie mogło nas przemieniać.